budynek jest, znaczy zostało złożone pozwolenie na budowę, tak jak już pan poznacie właśnie. Ten budynek prawdopodobnie zostanie zbudowany. Gdybyśmy sprzedali działkę deweloperowi, działka jest warta 5 milionów, deweloper by na pewno nie rozmawiał z państwem, odsunąłby się tyle od granicy budynku, ile pozwala mu prawo budowlane, tak? Także nie ograniczałby budynku ani jeżeli chodzi o konfigurację, ani jeżeli chodzi o liczbę, o lokalizację miejsc, tak? Budynku jest zaprojektowany 72 mieszkania. Podań mamy na 120. Podejdę teraz do panów, którzy tutaj zgłaszają do wypowiedzi. Proszę pana, proszę państwa, spółdzielnia posunęła się nawet do naruszenia przepisów prawa, ponieważ tutaj zgłosiliśmy wniosek, żeby było miasteczko rowerowe. Pan Roś, jak porozumiałem z panem prezydentem, budowali na tej części osiedla. Myśmy się to po prostu na alejkę. Ja wiem, że pan jest prawnikiem, to jeżeli pan mówi, że nastąpiło naruszenie prawa, to rozumiem, że pan skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie będzie skierowane. Na razie mamy, proszę państwa, stanowisko ministra rodziny i polityki społecznej. Stanowisko mamy pisemne, że spółdzielnia nie może uczestniczyć, nie ma prawa uczestniczyć w inicjatywach lokalnych. A nasz pan prezes, żeby lansować tutaj różnych radnych, szczególnie ze swojego ugrupowania, robi inicjatywy, znaczy sponsorzy inicjatywy lokalne, nielegalne. Zresztą to miasteczko to jest kpina, wymalowane na chodniku pasy, postawiono parę znaków drogowych. Ja życzę każdemu rodzicowi, żeby tam bezpiecznie się bawił z dzieckiem i żeby to dziecko jeździło na rowerze. Następna sprawa o tym, o budowie. To warto wspomnieć o kluczowej tutaj inwestycji legionowej, o tak zwanym Monaczku, gdzie to właśnie zarząd spółdzielni decyduje, kto tam ma przydzielone mieszkania i lokale użytkowe. Proszę państwa, jest to jeden z najbardziej zadłużonych budynków. Jest to budynek spółdzielczy, nowo oddany z 2013 roku.